Dobra, co pan będziesz robił? Na co? Na dużego zwierza? Dużego zwierza inaczej niż ty. O. Jurek, zostaw to. Jaka gruba to jest? Taki bym wziąłem. 1,30. Jedziemy z tego. Kurde, ale torpedo. Połudzę. Dla kata to, no, wariat. Ty na dużego karka już. Ty nie masz stoperów grubych, ty. Jakich? Zrób sobie z tego, z gumek. Niebieskich tych. Ja mam TXL, ale to jest wszystko jeden rozmiar, bo ja to sprawdzałem. Dlatego kupiłem teraz cieńszą mono, żeby nie pękały. 1,20 kupiłem. Też miałeś 1,30 wcześniej? Tak. No bo one są do 1,20. To są do kurwa jedynki. To są te L-ki. A ty L-ki masz. Ej, fajny ten spławik, miałem go kupić, ten Black Cata. To był czaszka dostał. Fajny jest, no. A to jest jego zestaw? To on jebany kosztuje 50 to? Zł, sam spławik. To są kurwa. Ja wiedzę, ile to kupiłem? To są jego agrafki. Widzisz, jak on robi agrafkę? To najmniejszy rozmiar. Chyba, że tak. Tak robi agrafkę. Taki trapez trochę, jakby. No. Dobrze robi. Masz grubsze? No mam, ale to... To dam ci cięższe. Musisz mnie posmierać po jajku chociaż. To ci pozwolę. Ale co on tego... To też dał? Ten tą? Heipeltackl. Mamy też wypuszczone, będziesz, oni tylko mają. No, bo to jest ich produkt. Tylko u nich jest. Najlepsze plecionki. I teraz mi powiedz tak. Na co jest jedynka zacisk i na jakim zaciskałeś? Na jedynce? Robisz tak jak na jedynce, nie robisz tak jak ten twój kolega, że na pałę zaciska na siłę, bo się... Musisz, tylko musisz mieć tak, skarkę musisz mieć tej samej firmy, co tuleje kupiłeś. A tak jak ty robisz, to się mono niszczy. Słuchaj, to jest jedynka w tym momencie, niby to powinno być zaciśnięte. No tak. No to ci powiem, że ja... Pokaż. O jednej. Ale robisz na jedynce, dobrze robisz? Znaczy możesz tą drogę doprawić, ale też wiadomo, że nie jest. Po to jest ktoś, kto wymyślił, że te otwory są wyprofilowane pod odpowiednią tuleję. Jest ściśnięte. Ja myślałem, że to jest za mocno ściśnięte. Nie wierzę tej. Co musiałbyś testy porobić, takie, że wie, to... No ja robiłem testy, przecież mam na kanale odcinki z tym. Dlatego teraz wiążę, bo tuleje wyskakują. To dla mnie teraz zresztą robisz, tak? Dla siebie, dla tą wędkę, którą jeszcze nie wywiozłem. Od wczoraj. Mam ci ty. Rycz, krótki, ale fu. A ty masz piłeczkę do tenisa, nie? Do golfa, a nie do tenisa. I to jest gówno. No, tylko że hak powinien być odpowiedni, do twojej gumy. No. Tylko dłuższy ten, nie? Proszę iść. I wąsik. Cienki. Panie, co to będzie? Będziemy prostować mono. Kamera akcji. Panie, jestem reżyserem kina akcji.
Znaczy ja mam inne wiązanie, a tu robię, zgrzewam zapalniczką. Ale robię. Żeby się zrobił cycek. To możesz też tak, no. No. Mądre to, mądre. Wpłacajcie, kochani, pieniądze na leczenie Bartka. Taki to na ty jaki. I co, już jest na gotowo? Długi taki, z 1,5 metra. Krótki właśnie. Jak dla mnie bardzo długi. Ale ja jestem zwolennikiem znowu krótszych, nie? I co, tu będziesz żywiec pracował? Za tą skarpą, tam przynajmniej cię wąsika. To się tak prostuje. Trochę tak poleży. Naciągnięta. I powinna się naprostować. Ja sobie tak w piwnicy też prostuję zestawy nieraz, że sobie tutaj coś łapę i on sobie wisi tak całą noc. I później jest elegancko, nie roluje się. Picabello. Chłopoki na robocie. W biurze sumowym. Jak ty robisz z tego żółtego? Patera. Ciao. Ona we mnie. Dzwoń na ojo. Te kurwy są drogie, ale są ostre jak kul. Kotwica? Pokaż Jurkowi, jak kotwica ostra wygląda. Ownera. Ale ten hak Black Cata twój, nie? W porównaniu do tego to jest bez podlotu. Daj mi tu uczyć. Nie, no już zrobimy w jednym kolorze. No dobra. Tylko ten parek. Proszę. Pożegnacie ty. No. I teraz ta. Nawet za długie, ale dobra. Ale tam normalnie ja te twoje przesuwałem. Tak, ale zaraz zobaczysz, na co chodzi.